Widzieliście odcinek o szczękach? Dziś pokażemy Wam, jak dzięki nim łatwo i dokładnie wykonaliśmy ekskluzywne rączki do maszynek do golenia. A tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Zanim przejdziemy do odcinka, rozważcie subskrypcję i dajcie łapkę w górę. W tym odcinku będzie się działo. Zobaczycie przechwyt, co pozwoliło nam na ograniczenie pracy operatora do minimum i automatyzację procesu. Pokażę Wam też, jak wykorzystujemy kinematykę naszej maszyny. A jeżeli zostaniesz ze mną do końca, pokażę Ci, jak uzyskaliśmy strukturę ozdobnych rowków na tych rączkach. Ale dobra, nie ma co się rozgadywać, więc przejdźmy do obróbki i zobaczcie, jak to wygląda w produkcji. Zaznaczę, że nagraliśmy specjalnie dla Was część obróbki bez chłodziwa, żebyście mogli więcej zobaczyć. Niektóre z wykorzystanych przez nas narzędzi nie mają kanałów chłodzących, ale mając na maszynie funkcję chłodzenia przez wrzeciono, można wykorzystać szczeliny w tulejkach ER jako kanały chłodzące i jak widzicie, świetnie się to sprawdza. Teraz czas na ciekawostkę. Przy wykonaniu rowków zastosowaliśmy standardowo dostępne narzędzie w postaci składanego freza do gwintu typu single point. Pierwotnie planowaliśmy wykorzystać płytkę do gwintu o standardowym kącie 60 stopni. Jednak to wymagałoby zastosowania specjalnej oprawki, która umożliwiłaby pochylenie płytki do kąta linii śrubowej rowków. Zastosowanie freza i wysokoobrotowego wrzeciona, jakie mamy na maszynie, umożliwiło nam uzyskanie wyższych prędkości skrawania, przez co osiągnęliśmy lepszą jakość powierzchni rowka. Dodatkowo wykorzystaliśmy przy tym narzędziu możliwość pochyłu naszej głowicy w osi B, co sprawiło, że tym samym narzędziem mogliśmy wykonać zarówno gwint drobny, który teraz widzicie, jak i ten pojedynczy o dużym skoku. Możliwość pochylania tej głowicy daje nam praktycznie nieograniczoną ilość skoków gwintów. To bardzo uniwersalne rozwiązanie. A dzięki wykorzystaniu osi Y na maszynie jesteśmy w stanie wykonać gwint lewy i prawy bez konieczności zmiany pozycji detalu. Przy przechwycie jest włączona funkcja synchronizacji. Dzięki temu dalszą część obróbki w przeciwwrzecionie mamy dokładnie spozycjonowaną, co jest potrzebne do wykonania rowków z drugiej strony rączki, aby były w odpowiednim miejscu.
To, co widzicie, to finalny efekt wieloetapowego projektu, przy którym współpracowaliśmy z naszym klientem, któremu bardzo zależało na jakości premium. Ten, kto nas śledzi, na pewno rozpoznał już te rączki z odcinka z Dawidem. Dawid uruchomił już swoją stronkę z maszynkami do golenia, gdzie możecie kupić gotowe produkty i tu oczywiście gratulujemy Dawidowi pomysłu oraz wprowadzenia maszynek na rynek. A link do jego strony zostawię Wam w opisie. A skoro produkt jest już dostępny w sprzedaży, to dla nas oznacza, że musimy go produkować szybko, powtarzalnie i z najwyższą dbałością o szczegóły. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to zostaw suba i łapkę w górę. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!